Państwa, prawdopodobnie doktor Kękuś może trafił do zakładu psychiatrycznego. Och, jedna osoba być może też trafi. Marek Majcher też ma tam być, ale jeszcze sąd apelacyjny zrobi rozprawę tej sprawy. Co o tym sądzisz? Ja myślę tak, że po pierwsze, jeszcze jedna osoba akurat trafiła do zakładu psychiatrycznego, nacjonalista, też bardzo długoletni działacz w jednej organizacji nacjonalistycznej, którym bardzo dobrze go znam, nawet przychylił się do naszych poglądów. A co ja sądzę o tym? No, doktor Kękuś się żalił, że w tej sprawie może być wsadzony. Ale o Majcherze to pierwszy raz słyszę. No ale jak widać, no tak jak adwokat powiedział i on, to była rozprawa już ustawiona, więc widzimy, co psychiatria robi. Niszczy, zabija i tak dalej. Więc co możemy dodać, że Marek Majcher, pierwszy raz słyszałem tą sprawę. No, będziemy walczyć. Prawdopodobnie ma być będzie demonstracja na pewno, przepraszam, mała pomyłka, że będzie demonstracja, ale zobaczymy, którego dnia. No, ale na pewno za tydzień, więc z Państwem będziemy tutaj na bieżąco. Jeżeli chodzi o Marka Majchera i osobę, która została już tam wsadzona. Bardzo działacz wieloletni, dosyć w młodym wieku i to bardzo młodym, stał się nacjonalistą i miał takie poglądy, które można powiedzieć, że młodzi ludzie powinni z niego brać przykład. No ale jak widać, Moskwę, Brola zamknęli, Kękusia tak samo, będą zamykać coraz bardziej nacjonalistów i narodowców. Będzie taki problem. I to wszystko przez te psychotropy, że będą tak, że będzie, że tylko się trzeba nażreć i tak dalej ich. Jeżeli naprawdę ludzie wariują, to dlaczego się przestępców nie daje psychotropów i tak dalej? Przecież oni też robią przestępstwa. Robią rzeczy ach nienormalne. Zabijają, mordują bardzo w okrutny sposób, często tajemniczy. Rzadko co publicznie. Mordercy na przykład. Dlaczego ich się w zakładach nie zamyka? Przecież to jest anienormalne. O Majcherze to jeszcze raz powiem. No jak widać, PiS-PO jedno zło. Woli zamykać ludzi do wariatkowa. Woli doprowadzić do tego, żebyśmy nie mieli zdrowego społeczeństwa, żebyśmy mieli wychowanych morderców, zabijaków i tak dalej. Przecież dużo psychiatrów na przykład z jedną z rozmów z psycholożką, byłą psycholożką, bo nawet już sąd doprowadził do tego, że nie może wykonywać zawodu, że psychiatrzy doprowadzili do tego, że została wykonywana aborcja i tak dalej na tych dziewczynach. I do dzisiaj mają syndrom poaborcyjny, tak jak każdy, kto wykonał ten czyn. Niegodny, według mnie. No ale jeżeli można by coś dodać, to postaramy się pomóc Markowi Majcherowi, żeby nie trafił do psychiatryka. No trzeba demonstrować. Ja demonstrowałem, nie wsadzili mnie, to i on by demonstrował i też by go nie wsadzili. Czy uważasz, że psychiatria jest potrzebna? Nie uważam tak. Uważam, że to jest najgorszy twór. Że to doprowadziło do tego wszystkiego. Że nie mamy nic, że my wydajemy sporo pieniędzy na trucie ludzi psychotropami. Psychiatrów, którzy nawet nie udowodnili, że choroba psychiczna istnieje. Że wsadzają ludzi do wariatkowej i tak dalej. Że do tego doprowadzili, że normalnie nie można już wypowiedzieć się.
że bo się trafi do wariatkowa i tak dalej. Dla mnie to jest gorsze niż więzienie, bo w samym więzieniu się ma ugodno, ma się jakieś tam prawa i ten i obywatelskie przysługi. Jeżeli coś się zrobi oczywiście dla więzienia, na przykład pracę społeczną czy tak dalej. A tutaj nie możesz nic zrobić, nie możesz wykonywać pracy, jesteś rok, parę lat, jesteś w psychiatryku i tak dalej. Jesteś od 15 roku życia, jesteś wariatkowie. Nie możesz nic zrobić. Ci ludzie, którzy naprawdę zachęcają i mówią najgorsze rzeczy o antypsychiatrii, to są naprawdę, to są tak jak ci lewacy, te czarne protesty, proaborcyjni, ten Hitlerjugend, który był w Niemczech, Adolf Hitler. Ja mogę zrozumieć, że ludzie potrzebują pomocy, ale przez rozmowę, jak ja z tobą rozmawiam, jak ten. Ważne, żebyśmy coś tworzyli, żebyśmy tworzyli jedną wspólnotę, że chłopak, dziewczyna to normalna rodzina, a oni tylko doprowadzają do tego, że chodzą na parady równości, otwarta przestrzeń i tak dalej, ale już te LGBT nie będzie miało funduszy na to wszystko. Psychiatryki są coraz bardziej zamykane, ale to jest według mnie i tak za mało. To jest za mało po prostu, bo zlikwidujesz jeden, zostanie przywrócony nowy. Trzeba mówić, że to jest złe. I tutaj jak sama psycholog powiedziała, że psychiatrzy zachęcali do aborcji i tak dalej, żeby mieć normalnie nowych pacjentów z syndromu poaborcyjnego tak naprawdę. Żeby mieć nowych pacjentów, żeby mieć coraz więcej i więcej. I ta legalizacja aborcji doprowadza, że się ma coraz więcej i więcej, więcej pacjentów, więcej, więcej, więcej pacjentów, więcej, więcej, więcej pacjentów. I tak dalej. Trzeba zakazywać to. Trzeba mówić, że każdy jest normalny, bo dla mnie, jeżeli sąd może powiedzieć mordercy, że to zrobił z premedytacją i ze świadomością, to myślę, że każdy to robi ze świadomością. A jeżeli ktoś się denerwuje i tak dalej, to czasami są takie sytuacje, ale on jest nadal świadomy tego. No może za szybkie słowa czasami powie, ale czyny też może zrobić, ale zawsze jest świadomy i zawsze robi to, żeby ukryć swoje kryminalną przeszłość i tak dalej. Jeżeli psychiatria jest tak potrzebna, dlaczego by nie wsadzić 90% Polaków i żeby sprawdzić, czy ona jest potrzebna? I tak dalej. A czemu by nie? Dlaczego wszystkie te soteria i inne badania mówią, że psychiatria jest najgorsza, bo to naukowcy już mówią, że nie ma czegoś genetycznego, nie ma schizofrenii i tak dalej. Dla mnie zachęcanie, bo jeszcze raz powiem o tej sytuacji, dla mnie ta sytuacja, która jest, którzy psychiatrzy doprowadzili do tego, że jest mordowane nienarodzone dziecko i to było parę razy i dostałem nawet tutaj screeny, można sobie obejrzeć na Narodowej Antypsychiatrii, że jest taka też moja informacja, że psychiatrzy zachęcali do aborcji i teraz chcą mieć nowych pacjentów syndromu poaborcyjnego, bo taka jest prawda, bo chcą mówić o schizofrenii i tak dalej. To trzeba właśnie powiedzieć o nich, że oni chcą tylko hajs zarabiać. A dlaczego nie mogą na przykład robić to za darmo, przez rok za darmo? Przez rok, bo nikt nie zrobi takiej sytuacji. I teraz ostatnie pytanie. Co mamy w tej chwili robić? Demonstrować, protestować i tak dalej. Robić wszystko, żeby nagłaśnić tę sytuację. Myślę, że pisma. No są wybory, to jeszcze powinienem jakiś tam film zrobić przed wyborami. Jeszcze parę minut coś powiem. Co ja sądzę o tych wszystkich sytuacjach, bo jednak informacje są zatrważające. Doprowadzają do tego,
że psychiatrzy się czują bezkarni, doprowadzili do zabójstw tyle osób, dzieci głównie, no dorośli też, że doprowadzili do tego, że tyle ludzi nie żyje. Kękusia zamknęli i może zamknęli jeszcze raz. Miejmy nadzieję, że się mylę. Ale co? Co możemy zrobić w tej sytuacji? No możemy jedynie na razie demonstrować i szukać jakiejś alternatywy, głosować i tak dalej. Ja myślę, że najlepiej by było na nacjonalistów, na tych, którzy jednak mają poglądy konserwatywne, bo zawsze można im wytłumaczyć, że psychiatria jest zła, że nasze społeczeństwo mówi, że psychiatria jest zła, że trzeba zachęcać te ugrupowania, które zawsze były przeciwko aborcji. I zawsze. I żeby zagłosować na te grupy parlamentarne, które zawsze były przeciwko aborcji. Bo zawsze można doprowadzić do tego, że zagłosują przeciwko psychiatrii. Przeciwko temu. Bo zobaczcie, co się dzieje. Aborcje są wykonywane masowo przez nich. Bo oni do tego zachęcają. Bo gwałty itp. Bo to i tamto. Bo chcą zarobić syndromem aborcyjnym. Tak jest na zachodzie, na wschodzie i tak dalej. Chcą stworzyć nowych schizofreników. Chcą stworzyć coś nowego, żeby oni zarabiali. Żebyśmy wreszcie pokazywali, że tak nie wolno. Że nie wolno, że trzeba pokazywać tych psychiatrów prawdę, że to nie oni są. Oni nie są już ludźmi. Każdy. Jeżeli oni zdjęli z klauzur, jeżeli oni zdjęli wielu psychiatrom, którzy byli przeciwko psychiatrii, którzy, no bo niektórzy nie żyją, ale ci, którzy są przeciwko psychiatrii na przykład, ich się wyrzuca, tych, którzy są przeciwko multikulti, ich się wyrzuca, tą psycholożkę, która jest przeciwko aborcji, ją się wyrzuca. Jeżeli to tak doprowadziło do tego, że normalnie, że świat, w którym jesteśmy, jest taki, że normalnie my się boimy wyjść na ulicę, że przez tych psychiatrów nie mamy już bezpiecznego świata. Od 1946 roku. Od 100 lat nawet, możemy powiedzieć. Od 200 lat nie ma bezpiecznego już świata. Doprowadzili oni do tego, że te zakłady zniszczyły człowieczeństwo człowieka. Że już przez 200 lat nie mamy spokoju i liberalizm zaczyna być na porządku dziennym. Czy to homoseksualizm, czy to aborcja i tak dalej. Bo co oni osiągnęli? Odizolowali cały swój świat. Oni doprowadzili do tego, że ten świat, w którym jesteśmy teraz, nie może nam nic powiedzieć. Co mamy robić? Doprowadzili do tego, że nasze dziewczyny, że nasi chłopcy są nienormalni. I to psychiatria do tego doprowadziła. Te różne, te mega ultra we Francji i tak dalej. Że psychiatria szykuje tylko na wielkie leczenie i na wielki kapitał żydowski. Bo psychiatrzy, aborterzy to są Żydzi, masoni, lewaki i tak dalej. No już chyba będziemy kończyć. Powoli. I chciałem właśnie to powiedzieć. Oni nic nie osiągnęli. Czy oni coś dla was za darmo zrobili? Nic.
Więc ja proszę Państwa powiedzieć już na koniec, że trzeba jak najszybciej zdelegalizować psychiatrię, plakaty rozwieszać, ulotki, mówić o tym wszędzie. Doprowadzić do tego, że zakłady będą zamknięte. Że pokazywać ich, że oczerniać ich, czyli prawdą oczywiście. Bo prawda nas wyzwoli, a kłamstwo nas zniszczy. Oczywiście kochać swoją drugą połowę. I nie doprowadzić do tego, żeby była psychiatria legalna. Trzeba zdelegalizować. Trzeba doprowadzić do tego, żeby wreszcie tego nie było. Demonstracjom, mówieniem i tak dalej. A nie tylko mówić, że demonstracje nic nie dają. Dają, bo mnie nie wsadzili. Zobaczymy co dalej. Może i was nie wsadzą. No to proszę Państwa, do usłyszenia i do zobaczenia. Cięcie.